Siemanko, właśnie zaczynamy vloga, skończymy trening. Jest godzina gdzieś koło 13, więc lecimy. Nowy vlog, nowy dzień, piękna pogoda, 17 stopni, Warszawa, Właśnie idę na spotkanie z kumplem. Możecie go znać, ale nie wszyscy. Ale na pewno wielu z was zna i nie jest to Luka, a nie jest to Adrian. Zaraz go spotkacie. No i słuchajcie, zbliżamy się do niego. Zbliżamy się. Cześć Dawid! Noc, nie rozmowny dzisiaj jakiś taki. Ale ładnie go ten wyretuszowali, co? Ten wąs niejedną pizdą trząs. Tak jest. Oj, Dawid. Ktoś na ciebie napluł. wiem, że spodziewaliście się mocniejszego żartu, no ale... Ale wiecie, no. Prankster. It's me. Do you read? Już powiesili ozdoby na święta, więc za chwilę będzie wszystko się jarać. Jesteśmy blisko. Coraz bliżej święta. Ale zobaczcie, jaki zajebisty widok jest. To co? Jak to słońce się zajebiście odbija. Kozak to wygląda. Ja. Sztosik. Wielu z was zapyta się u mnie, dlaczego jadę do Łodzi? Co się tam będę robić? A już wam odpowiadam. Do Łodzi jadę dlatego, że mój kolega serdeczny DJ Romy obchodzi swoje 16 urodziny. Prezujemy właśnie w Łodzi, w klubie Czekolada. Więc wszystkich spotkacie w jednym miejscu. Pałac Kultury, jak pięknie to wygląda. Od jutra pociśniemy do Łodzi, będzie zajebiście. Będzie zmiana mieszkania. Zmieniam mieszkanie, przeprowadzam się w inne miejsce. Póki co rozglądam się za mieszkaniami, ale Luka mnie bardzo mocno namawia do tego, żebym zmienił mieszkanie, w końcu zmienię na coś pięknego, gdzie będę się czuć wyśmienicie i zajebiście. Więc będziecie ze mną, będziecie obserwować, co się dzieje. Plus do tego bonusy. I nie będą to bonusy BGC. I będą naprawdę zajebiste wyjazdy. Więc czekajcie. A tutaj panie sobie wymieniają książki, widzisz? Wymieniasz książki. Ktoś oddaje książkę, drugi zabiera. No i jak widzicie, taka wymiana książek, bardzo fajne miejsce przy Pałacu Kultury, więc zawsze możecie sobie podejść, zostawić jakąś swoją starą książkę i wziąć sobie coś ciekawego tutaj. Szuka ze sklepu jak nic. Wiu, przyjechali. Yeah. Pamiętajcie, nie wolno kraść ze sklepu. W ogóle nie wolno kraść. Przyjedzie wiu, ja was zabierze. Nie wolno. Nie wolno kraść. O, siemano chłopaki, mogę się dosiąść do was? O, zajebiście, super. Chłopaki. Właśnie szukam hulajnogi, więc jeszcze na tym nie jeździłem. Wiecie, jaka jestem, jak to wygląda i jak to działa, więc za chwilkę zdałem relację, jak to wygląda i jak to hula, więc może być ciekawe. No i udało się, mam hulajnogę swoją pierwszy raz, ale już mamy hulajnogę, chową kamerę, bo ciężko będzie mi nagrywać, więc nie mam GoPro, ale okej, zobaczymy, jak to działa. No, słuchajcie, dojechałem właśnie na siłownię, słuchajcie, przeżycie sztos. Polecam każdemu te hulajnogi i robimy drugi trening cardio, więc ciśniemy cardio, będzie pięknie, jo. Drugi dzień, tak jak obiecałem, zaraz zbieramy się z chłopakami i jedziemy do Łodzi, do klubu Czekolada, tam gdzie już byliście. A świętujemy wyjątkowe wydarzenie, bo 16 urodziny Romiego. Zaraz się widzimy już z chłopakami przy furze. Chujowo jest, kurwa, zwykle urodziny, chujowo jest. Dej, ekipa się zebrała, jest dobrze. Elo. Będzie dobrze, wszystko się ułoży, głowa do góry. Dobra, czawkę. Tak jest, pięknie. A, ty jesteś przystojny. Z roku na rok coraz przystojniejszy. Boże, No i kurwa, wróciliśmy. Czekolada, łódź. Słuchajcie, szukamy Romiego, solenizanta, ale nie widu, nie słychu, kurwa, chłopaka. Dzień dobry. Elo. Stały bywalec, elo. Co nagrywasz mnie, kurwa? Nieistotne. Jak tam, Romy? Jest świetnie, jest super, jest dobrze. Co się pytaj, weź się przytul.
boy, you know the rest of me. I'ma do it like I do it with Yuri, you be. Baby girl, I do it like a movie. They don't wanna know, baby, they don't wanna say. I just wanna come, I just wanna play. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym vlogu. Peace and yo. Bang. Łódź, ostatnie pożegnanie. Yo.